Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o mewie Zuzie i zajączku Felku. Mewę Zuzę już poznaliśmy. Mistrzyni świata w tańcu. Lalaj, 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 lalaj. Tańczyła piruety, tańczyła ósemki, tańczyła beczki. Lalaj, 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 lalaj. Ogromnie kochała taniec. Pamiętamy, że miała niestety pewien kłopot. Bo gdy kończyła tańczyć, niestety nie przestawała mówić. Znajomi często mówili: Zuza, Zuza, czy ty mogłabyś na chwilę umilknąć? Pamiętamy, że Zuza mówiła: oczywiście, oczywiście, oczywiście. Raz, dwa, trzy. Im bardziej się starała, tym bardziej nie wychodziło, ale zaprzyjaźniła się z pewnym sokołem wędrownym. Razem siadywali nad brzegiem jeziora i codziennie milczeli 5, 10, 15, 20, 26. I dzięki tej przyjaźni mewa Zuza stała się nie tylko mistrzynią świata w tańcu, lalaj, 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 ale również była mistrzynią milczenia. Miłośniczką ciszy tak bardzo, że pamiętacie, kiedyś łabędź, przepiękny biały łabędź przypłynął nad brzeg jeziora, gdzie mewa Zuza siadywała z sokołem wędrownym i było to już po jego odfrunięciu na zimę. I kiedy zobaczył samotną, milczącą mewę, zdziwił się bardzo, wdrapał na brzeg i powiedział: czy mógłbym się do pani przysiąść. Jeszcze nigdy nie widziałem tak pięknie milczącej mewy. I wtedy Zuza powiedziała: lalaj, 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 proszę. I bywało, że wiele zwierząt przychodziło, żeby siedzieć razem z mewą Zuzą. I milczeli 5, 10, 15, 20, 26. Ale zdarzało się bardzo często, że po 26 minutach zwierzęta nie odchodziły. Tylko ośmielone tym milczeniem, przepiękną ciszą, otwierały serca i zaczynały mówić, opowiadać o swoich marzeniach, o tęsknotach, o trudnościach. I wtedy mewa Zuza cieszyła się, że może słuchać innych zwierząt. A zatem była mistrzynią świata tańca, lalaj, 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 mistrzynią milczenia, miłośniczką ciszy, ale też coraz piękniej potrafiła słuchać i rozumiała bicie różnych serc, ale również przekonywała się o tym, że choć jest mistrzynią tańca, mistrzynią milczenia, potrafi słuchać, to nieustannie, codziennie uczy się nowych rzeczy, bo odkrywa, jak wielu spraw jeszcze nie rozumie, nie umie. Bo na przykład ostatnio przybiegł rano do mewy Zuzy zajączek Felek. Znamy zajączka Felka. Przybiegł, kicając z wielką radością, powiedział: przepraszam, dzień dobry, mewo Zuzo. Czy ja mógłbym tutaj razem z panią posiedzieć? A mewa Zuza powiedziała: lalaj, 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 proszę bardzo. I tak siedzieli 5, 10, 15, 20, 26 i jak bywało w innych sytuacjach, po 26 minutach zajączek Felek nie odszedł, tylko powiedział: przepraszam, ja mam takie marzenie, ja tak uwielbiam patrzeć, jak wy, mewy i inne ptaki, to jest jak wspaniale, tańczycie na niebie, taniec zmartwychwstania. I to jest moje pragnienie, żeby też zatańczyć z wami taniec zmartwychwstania. Czy pani Zuzo Mewo mogłaby nauczyć mnie zatańczyć z wami taniec zmartwychwstania? Mewa Zuza wiedziała, że zajączki nie fruwają. Ale pomyślała sobie: lalaj, 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 lalaj. Skoro on ma tak ogromne pragnienie, lalaj, 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 to może akurat w jego sytuacji jest inaczej i nauczy się fruwać.
I powiedziała mi Wazuza, lalaj, 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 to proszę, oczywiście patrz na mnie i trzeba tylko machać mocno skrzydłami. Ty masz łapki, to lalaj, 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 machaj łapkami i wtedy jak będziesz mocno machał, to się wzniesiesz w powietrze i się nauczysz. No i zajączek Felek powiedział, lalaj, 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 oczywiście, to ja będę machał sypko, sypko moimi łapkami, na pewno wzniosę się w powietrze, raz, dwa, trzy, i nie wzniósł się wcale w powietrze, odbił się tylko tylnymi nogami i zarył swoimi zębami prosto w niego. Spróbowali drugi raz. Mówi Mewazuza. Lalaj, lalaj, lalaj. Musisz machać szybciej. No to próbował. Oczywiście, oczywiście. Jeszcze bardziej machał. Znowu odbił się i znowu zarył zębami w piasek. I tak trzeci, czwarty. Mewazuza w końcu mówi. Lalaj, lalaj, lalaj. To jeszcze masz takie piękne uszy. To próbuj kręcić tymi uszami tak, jak robią helikoptery. To wtedy na pewno się wzniesiesz. No i zajączek Felek powiedział, oczywiście, nie tylko łapki moje, ale i uszy moje. I zaczął machać łapkami i zaczął kręcić uszami, ale wtedy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zarył zębami w ziemię. I w tym momencie podniósł się, otrzepał, w głowie mu się kręciło i powiedział, ja nigdy nie nauczę się, ja nigdy nie nauczę się fruwać, już nigdy nie zatańczę z wami, pani Zuzomewo, tańca zmartwychwstania. I Mewazuza przyznała mu rację, chociaż była mistrzynią świata w tańcu, chociaż była mistrzynią ciszy i milczenia, potrafiła słuchać, otwierali przed nią swoje serca inni, to jednak tutaj poczuła się bezradna. Ale kto przyfruwa zawsze wtedy, gdy jest bezradność, gdy jest jakieś strapienie, jakiś problem. Hu, hu, ha, sowa Zofia przybywa. Spojrzała na Mewę Zuzę i mówi, o, ho, Zuzo, cóż to za strapienie, cóż to za bezradność w oczach twoich mewich. A Zuza powiedziała, lalaj, 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 sowo Zofio, bo próbowałam nauczyć Felka, zajączka, tańca, żeby mógł zatańczyć z nami taniec zmartwychwstania. On tak bardzo marzył o tańcu, lalaj, lalaj, lalaj. Ja wiem, że zajączki nie tańczą, ale pomyślałam sobie, że skoro on tak pragnie, to akurat tutaj się nauczy tańczyć i będzie potrafił fruwać. Na to sowa Zofia podrapała się po głowę. Po głowie i zaśpiewała. Szukasz tańca przepięknego, sięgnij do serca swego. Szukasz tańca przepięknego, sięgnij do serca swego. Szukasz tańca przepięknego, sięgnij do serca swego. I powiedziała, Zuzo kochana, pójdźcie, pomilczcie jeszcze raz. I kiedy będziecie milczeli, zacznijcie 5, 10, 15, 20, 26, od tego śpiewu i wracajcie do tych słów i poszukajcie w sercu Felka przepięknego tańca. A na to Mewa Zuza powiedziała, lalaj, 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 chyba czuję, jak to wszystko może się wydarzyć. I pofrunęła do zajączka Felka. Siedział ze spuszczonymi uszami. I mówił, już nigdy nie zatańczę. I Mewazuza powiedziała, lalaj, 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 wracamy nad wodę, lalaj, lalaj, będziemy milczeli z takim śpiewem. Szukasz tańca przepięknego, sięgnij do serca swego. Szukasz tańca przepięknego, sięgnij do serca swego. Podniosły się uszy zajączka Felka. On cały się rozprostował i powiedział, wydaje mi się, że w moim sercu pojawiło się światełko, tak jakby coś się zaczęło rozjaśniać. Chodźmy nad wodę. I poszli nad wodę i siedzieli w milczeniu 5, 10, 15, 20, 26.
A co jakiś czas nucili sobie bardzo, bardzo cichutko, żeby nie przerywać milczenia, piosenkę Szukasz tańca przepięknego, sięgnij do serca swego. Szukasz tańca przepięknego, sięgnij do serca swego. I kiedy wybrzmiało 26 minut, Felek powiedział: już wiem, już wiem, już wiem. I kiedy rozległ się śpiew Zmartwychwstania, potem wszyscy opowiadali, że ten pierwszy taniec Felka był najpiękniejszy. I taniec polegał na tym, że Felek zaczął tańczyć swoimi uszami. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I tak tańczył, że mewy na niebie, obracając się w piruetach, w beczkach, w pląsach, w ósemkach Zmartwychwstania, z podziwem patrzyły, jak Felek zatańczył Zmartwychwstanie swoimi uszami. I wszyscy powiedzieli, że każdy może zatańczyć Zmartwychwstanie tak, jak opowiada mu jego serce. Szukasz tańca przepięknego, sięgnij do serca swego. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zapraszamy do ja nigdy nie umiem wypowiedzieć tego słowa, ale zapiszcie się na nasz kanał Dominikanie Poznań YouTube.